Widzowie, nie poinformowałam Was o jednej rzeczy. Widzowie, nie poinformowałam Was o tym, w sensie mogliście sami dowiedzieć, ale nie sądzę. Ogólnie, sprawa wygląda tak. 4 dni temu na oficjalny kanał Brawl Stars wszedł podcast, widzowie, tak? Podcast. No i dzisiaj, właśnie, nigdy tego nie... W sensie... O Jezu. Chodzi mi o to, że nie poinformowałam Was o tym we wtorek, a wtedy wyszedł ten podcast. Jak Wy to oglądacie, to jest już sobota, więc mega. Okej, dzisiaj wszystkie rzeczy, które musicie wiedzieć o tym właśnie podcaście, nie oglądając go 2,5 godziny po angielsku. Pierwszą ciekawą rzeczą jest to, że widzowie, będzie bardzo, bardzo dużo takich lekkich remodelów w kolejnym update'zie. Tak jak było, nie wiem, 2019 albo 2022, dużo remodelów tam z 5, wiecie, bulko, tak dalej, tak dalej. Było właśnie dużo remodelów takich lekkich, ale takie jakby, no małe odświeżenia, nie? I tak właśnie będzie już w kolejnej aktualizacji. Widzowie, drugą rzeczą w tym podcaście, ciekawą, to jest taki fun fact trochę. Widzowie, wiecie, że Sam, twórcy potwierdzili, że Sam ma 13 lat? Jak on jest w sumie stary, wygląda na, nie wiem, 50-60? Więc ciekawe, ciekawie. Ciekawe, czemu na emotce mówi, że jego serce jest dla Belle. Trochę młody, wiecie, o co chodzi. No, normalnie twórcy zniszczyli to, nie? Widzowie, kolejną rzeczą jest potwierdzona informacja, że Steel dostaje nowego skina. Widzowie, ile to Steel nie miał skina? Z 2 lata? Coś takiego. No i właśnie tak, dostanie nowego skina po 2 latach czekania. Nareszcie, widzowie, doczekamy się tego nowego skina do Steel. Widzowie, ten skin najprawdopodobniej będzie za 299 gemów, 199 lub za 149, ale myślę, że najprędzej 199 lub 299. Nie miał 2 lata skina, no i teraz wleci mega mocny skin do Steel. Więc mi się to podoba nawet. Kolejną rzeczą jest potwierdzone to, że w kolejnym update wejdzie 2 nowych zadymiarzy, więc jest to ciekawe. Oprócz tego jest coś jeszcze mocniejszego. Dostaliśmy jeszcze jedną rzecz. To są wszystkie tryje w Brawl Stars. I widzowie, do jednego z tych tryjów, takich gdzie są tylko 2 osoby, czyli Fantastic Castle, Golden Arm Gang, Brawlywood, Candyland, Deep Sea, Veloraptis, właśnie gdzieś do tych trio dojdzie nowy zadymiarz w kolejnym update'cie. Widzowie, co jest najbardziej jakby, no, co, na co bym stawiał, widzowie? Na pewno nie jest to trio Baza, no bo tam doszedł Doge, więc na pewno nie jest to trio Baza. Myślę, że raczej nie jest też to Deep Sea trio, bo tam ostatnio doszedł Hank. W sensie, no, w miarę ostatnio, nie? Mogłoby być to być Candyland albo Brawlywood, no ale ja jakby uważam, że nie. Ale wiecie co, nie. Może tak być. Ale najbardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do tria z 6. sezonu, gdzie fakt ostatnio doszedł Sam, ale wydaje mi się, że Golden Arm Gang Trio jest to bardzo prawdopodobne. No i tak samo prawdopodobne jest Fantastic Castle Trio, bo tam ostatni zadymiarz doszedł w sezonie 8, czyli najdawniej ze wszystkich tutaj trio, których widzicie. Okej, Golden Arm Trio jakby zaczęło się w 6. sezonie, ale Sam, który to 12. sezon, być może się mylę, doszedł tam, więc ja strzelam na Fantastic Castle Trio, no i oczywiście na 2. miejscu Golden Arm Gang Trio, bo tam powinien dojść złoto ręki, widzowie, do ten Golden Arm. Okej, widzowie, i dostaliśmy informację, że dojdzie kolejny zadymiarz do trio, w którym jest tylko 1 osoba. A wcześniej dostaliśmy informację, że będą kontynuować fabułę Star Parku. Więc widzowie, ja myślę, że najbardziej prawdopodobne jest, że dojdzie właśnie nowy zadymiarz do Star Park Hub Trio, bo tam jest tylko RT. Nie będzie to na pewno Enchanted Woods Trio, bo tam ostatnio doszedł. A Spooky Ghost Trio, no jest to chyba 2 bardziej prawdopodobne. Raczej do Willow też nic nie dojdzie. Więc widzowie, najprawdopodobniej kolejny zadymiarz będzie związany ze Star Parkiem i będzie w trio do RT. To naprawdę nam dużo mówi. Oprócz tego być może coś z Fantastic Castle Trio albo Golden Arm Trio. No, może być, widzowie, ciekawie w kolejnym update'cie. No, to się zobaczy, widzowie. Więc przejdźmy do kolejnych newsów, które dostaliśmy. Widzowie, ten odcinek może trwać 8 minut. Ciekawie będzie, ciekawie. Ale widzowie, kolejnym newsem jest, że jakby wam to wytłumaczyć.
Ciężko to przetłumaczyć, tak wiecie o co chodzi. Dobra, okej. Okay. Widzowie, w każdym jakby Brawl Talku, wiecie, co to jest Brawl Talk chyba. Dobra. Wiecie, w każdym Brawl Talku będzie coś takiego jak odcinek serialu, coś takiego jakby. No i po prostu w tych Brawl Talka po prostu będą takie urywki, jakby wiecie, serialu tego jakby. No i to wszystko po prostu będzie się łączyć, widzowie, wiecie o co chodzi. Wiecie, w jednym Brawl Talku będzie jakaś walka między tym a tym. Nie wiem, jak to będzie dokładnie wyglądać, ale to się tam tak będzie łączyć w taką fabułę dokładnie. Więc no myślę, że będzie ciekawie. Widzowie, no i oczywiście będą tajemnice jakieś tam, wiecie, sekrety. To było na tyle, jeśli chodzi o ten film. No, było jeszcze tam kilka rzeczy, no ale raczej nie są one tak godne waszej uwagi, widzowie. No i co? 6 minut wam powiedziałem właśnie fabułę. No, 2,5-godzinnego angielskiego podcastu na kanale Brawl Stars. Siema, następnego!